No, cześć ludziska, wracamy już po pokonaniu bossa Artoriasa. Ja sobie troszkę odpocząłem, zrobiłem dzień przerwy i przeczytałem, że po jego pokonaniu powinna się pojawić pewna postać. O właśnie, to jest ona. I tak, możemy jej oddać duszę Artoriasa, w zamian dostaniemy jakiś chyba miecz lub przedmiot. Ale na internecie, z tego co czytałem, to oni polecają jak najszybciej ją zabić, ponieważ jest to nieopłacalne. Ona tam powie, że dziękuję nam za pokonanie go i czy możemy jej oddać duszę. Ja natomiast nie chcę oddawać duszy, będzie mi ona potrzebna przy tworzeniu jego broni, tego Artoriasa, bo będę chciał stworzyć tam miecz właśnie, wielki miecz pustki, coś takiego to się nazywa. Plus zdobyć jego pancerz, bo też wyczytałem, że można zdobyć jego pancerz po pokonaniu go. Więc tak, zademonstruję wam, jak działa moje najsilniejsze zaklęcie. Nie używałem tego zaklęcia w walce z Artoriasem, bo kastowanie go, czy rzucanie inaczej, trwa zbyt długo, ale w sumie możemy spróbować. O tak. I co, koniec? Tylko 12 obrażeń? No to zrobiłem furorę normalnie teraz na internecie. You humans, always taking what you please. Then I shall do the same. Nie to! Miałeś zrobić nie to! For fuck's sake. Nie chciałbym stracić 50 tysięcy dusz! No dobra, jeszcze trzeba będzie walczyć z tym knypkiem, ale on aż ma dużo życia strasznie, z tego co widzę. Ciekawie. Używa Lloyd talizmanów. Później wam powiem, do czego to służy dokładnie. Cholera, jasno, mogłabyś wreszcie stanąć w miejscu. Dziękuję. Sorry, że tak walczę topornie z nią, ale chciałbym ją zabić i zdobyć przedmioty. Pięknie. I jesteś moja. Pięknie odchodziło. I sprawdźmy, co ona nam wyrzuciła. Tak, dostaliśmy dokładnie ten sam oręż, który otrzymalibyśmy, jeżeli oddamy jej przede wszystkim tą duszę, a dodatkowo jeszcze porcelanowa maska, szaty ostrza władcy, rękawica ostrza władcy, przepaska ostrza władcy. Zobaczmy, co to jest. Wygląda fajnie. Więc dlatego nie polecam jej oddawać duszy. Tam wyczytałem na internecie, że faktycznie nie opłaca się to kompletnie. Przede wszystkim zobaczmy, co to jest za zbroja. Jakaś lekka, z tego co widzę. 34, moja ile ma? 70, to jest znacznie lżejsza od mojej. I zobaczmy też, co ona ma w statystykach. No, taka średnia. No, całkiem. Znaczy, to jest fajna na pewno broń dla jakiegoś lekkozbrojnego wojownika. Jeszcze zobaczmy ten ciemno-srebrna smuga. To jest chyba ta broń, którą zabił nas ten koleś na PvP. W 22 odcinku. Czyli zatruwa. I te drugie. O właśnie, złota smuga. To jest całkiem niezłe obrażenie ma. Znaczy, wygląda to fajnie. Ja jednak tego nie będę używać. Zdobyłem już chyba wszystko, co chciałem. W takim razie lecimy zobaczyć, czy można tutaj... Ja jeszcze nie będę tego eksplorował. Najpierw chcę się teleportować stąd. Zobaczyć, czy mogę się przede wszystkim przenieść do tego miejsca. No sądzę, że na pewno, bo już... Teleportacja...
Ołtarz Słonecznego Blasku. Nie. Komnata Księżyczka, Miny Smoko, Gru Sanktuarium, Sanktuarium Oracle. Parafia, Malowany Świat, Grobiec Olbrzymów. Nie. Ja chcę iść do Firelink. Tak jest, poproszę. I zobaczyć, czy ma ten kupiec już na sprzedaż wszystkie potrzebne mi rzeczy. Świetnie. Tylko broń Boże się teraz nie zabić. Przez skoku w ogóle. Kto wymyśli, żeby kupca umieszczać w tamtym miejscu? Na akwedukcie. To jest chore. Dobra, tobie dziękujemy. Z tego co przeczytałem, miecz Artoriasa jest świetną bronią na buildy pod siłę. Czyli takie jak mój, bo on się skaluje z siłą. Chyba. I dodatkowo jeszcze z humanity, czyli im więcej mamy humanity, tym ta broń będzie potężniejsza. No. A, w takim razie teraz trzeba przeskoczyć tam. O, pięknie, od razu udało się. W takim razie teraz powolutku, nie cierpię tego miejsca. Jeszcze raz powolutku. Zresztą ten pad jest troszkę też niedokładny, wiecie. O, świetnie, dobra, jest kupiec. I porozmawiajmy z nim. Dobra. Ty powinieneś mieć już tą zbroję w takim razie. Może tych kryształowych pierdół. O, właśnie są. I to jest chyba jakaś lekka zbroja. 4,2. Ciężar 4,10 na 4,5. Przeczytajmy jeszcze. Czy tym się opłaca w ogóle? Jakaś średniawa ta zbroja jego jest. 42. Znaczy wygląda fajnie, ale czy mi się to opłaca? Raczej nie mogę. Tam zbroja golema jest dla mnie lepsza chyba. Zobaczmy, ten waży 10,5, ma 42. Oj, nie to chciałem. No. Już, skończ gadać ten swój monolog, dziękuję. Ja chciałem zobaczyć, ile moja zbroja z kolei ma teraz. Moja ma 70 i waży 12. Do tego ma bardzo dużą obronę przeciwko błyskawicom. Nie, nie będziemy kupować tego pancerza. Moim zdaniem się nie opłaca chyba. Ewentualnie piszcie mi w komentarzach, jeśli go używaliście i czy jest to opłacalna rzecz. Dobra, tapniemy się w takim razie kością. Nie chcę się wracać. Użyj przedmiotu, tak jest. I będę chciał zrobić ten miecz. Do zrobienia broni bossa będzie nam potrzebna przede wszystkim inna broń. Pokażę wam, jak ją zdobyć, jeśli nie macie aktualnie w ekwipunku. Telepniemy się do Anor Londo, będzie najbliżej. Musimy się udać do twierdzy jaszczurów. A najprostszy sposób na przeniesienie się tam jest po prostu pójście tędy i musimy kupić wielki miecz. To wiecie co, teraz przerwę nagrywanie i przy kupcu pokażę wam, kto sprzedaje ten miecz. No hej. Dobra, już jestem. Musicie dojść do twierdzy jaszczurów, do tego miejsca, gdzie było to rozwidlenie i przeskoczyć tą wyrwę. Tak, ją można przeskoczyć, możecie to zrobić śmiało. Teraz założę sobie z powrotem zbroję, bo zdjąłem ją, żeby łatwiej było przeskoczyć ten fragmencik. I tutaj jest już ten kupiec, który ma zresztą bardzo fajną też zbroję na sprzedaż, dobrą dla tanka. Zakup przedmiot. Wielki miecz, właśnie, to będzie nam potrzebne do ulepszenia. Znaczy do stworzenia tamtego. Kupimy sobie jedną sztukę tego miecza. I o tej zbroi mówiłem, że to jest hełm Katariny, pełna zbroja Katariny.
Jest ona całkiem niezła jak na tą część gry. Później jest jeszcze stalowa zbroja też do kupienia. A na to już nie polecam nic zwracać. I pewne pierścienie. No i świetnie, dobra. Ale już nie potrzebuję więcej. W takim razie. Przestańcie mi gadać ciągle. W takim razie teleportujemy się teraz ponownie do Bonfire'a. W sumie nie musiałem się teleportować. Nie, dobra. Teleportujemy się i w takim razie jeszcze znowu teleportacja. Tym razem do parafini umarłych, żeby ulepszyć tym. Kurwa, cholera, ja się teleportuję, skoro mogę ulepszać. Chyba przy ognisku, bo kupiłem sobie narzędzia. Dobra, nie wiem, sorry, zmęczony jestem, nie myślę. A zresztą pokazuję wam może metodę taką, z którą wszyscy sobie tutaj poradzą, jeśli nie macie tych narzędzi. Zabieramy ten miecz tutaj, zobaczymy jakie przede wszystkim materiały on potrzebuje do ulepszenia go, bo jest wymagane... cieniosmugę mogę ulepszać. Migoczący tytanit. Wielki miecz można ulepszyć za pomocą... Musimy go ulepszyć do plus 10, żeby móc tam zwiększyć jego możliwość. Na razie kupimy 6 odłamków. A w zasadzie już wiem, czemuś tutaj teleportowałem, przecież nie mam tych odłamków tytanitu. Jeszcze 3 odłamki. Pięknie. Nie to chciałem. Wzmacniaj broń. Znowu wielki miecz. Tak samo ulepszamy. Migoczący tytanit. Nie, cholera. Nie, Boże. Modyfikacja broni. Na plus 6. Dużo odłamek tytanitu. Tak jest, poproszę. Na plus 6. Pięknie. Ponownie do wzmocnienia broni. I lecimy dalej. Plus 7 i plus 8. Duży odłamek tytanitu. To powinienem chyba dostać w Anor Londo przy u kowala, tego giganta, gigantycznego kowala. W takim razie przerwę nagrywanie i wrócę, jak już tam będę. No już jestem przy nim. W takim razie on powinien mieć te duże odłamki. Kup przedmiot. Tak jest, dużo odłamek tytanitu, świetnie. Możemy kupić od razu dwa. Są dość drogie, bo 3000. Mam nadzieję, że mi się to opłaci. Pięknie. Potrzebuję jeszcze. Chyba będą 4 potrzebne. Dużo odłamek tytanitu. Kupimy 4. Tak jest, idealnie wyliczone. I teraz, gdy już mamy miecz na plus 10, mamy coś takiego jak modyfikacja wyposażenia. O właśnie. I tutaj macie taką drugą zakładkę. Wtedy wam się pojawi, co możecie zrobić. Mamy wielki miecz plus 10. Aha, bo może mogę jeszcze z tego samego oręża zrobić wielki miecz Artoriasa, ale sprzedałem duszę, znaczy nie, zużyłem duszę Sifa, to nie. W takim razie używamy go, tworzymy wielki miecz otchłani. Tak jest, świetnie. I zobaczmy, co za cudeńko stworzyliśmy. Przede wszystkim, gdzie ty jesteś teraz? Jest. Wielki miecz otchłani. Obrażenia. 60... 160 plus 106 z siły. Skaluje się z siłą. I jeszcze z winnością. To dobrze. Zobaczmy, ile zdaje moja halabarda. Domyślnie bonusu. Chciałbym zmienić wreszcie tą halabardę. 143. Niewiele. A, jeszcze zapomniałem dodać, że ten. Nie wiem, czy powiedziałem wam, że ten miecz skaluje się także z waszym humanity, jakie macie przy sobie. Jeśli macie chyba 11 humanity, to on dostanie dodatkowe plus 100 obrażeń. No, w takim razie zamknij to. Założymy go sobie. Zobaczmy, jak wygląda. Wielki miecz otchłani. Co? Wiara 18? God damn it!
Och. No trudno, nie będziemy mogli go używać za bardzo, jak on wygląda. Całkiem fajnie. Przede wszystkim jak atakuje. Atakuje też w miarę szybko. Zobaczymy jeszcze, pójdziemy troszkę dalej, bo nie chcę przypadkiem jakimś atakiem tam zranić tego wielkiego kowala. Jezus Maria, wszystko się blokuje. O, tu będzie dobre miejsce do sprawdzenia zaraz. Właśnie. Nie, jeszcze dalej poproszę. Masakra, 18 wiary! For fuck's sake! Wow! Silny atak jest całkiem zabawny. Atakuje dookoła, no fajnie. A dwuręcznie? Fajnie to wygląda. Naprawdę nieźle. Myślę, że możemy go nawet używać. Będziemy go sobie na pewno używać w takim razie. Pójdziemy go ulepszyć. I co on mi tam... Nie mam wiary. Dobra, będę musiał zainwestować sobie w wiarę. 18 punktów, Jezu. 10 punktów to jest prawie... Obecnie mili... Około... Ojej. Prawie milion dusz w moim przypadku. O, to będzie długie farmienie. No cóż, raz się żyje. Trzeba wyfarmić. Wzmocnienie broni. Właśnie, czym się u ciebie ulepsza? Demoniczny tytanit. Aha, demoniczny tytanitem się ciebie ulepsza. Też nie za dobrze, bo... Pamiętam, że chyba zużyłem dużo demonicznych tytanitów na coś innego. Dobra, w razie ulepszymy go sobie. A ja się teraz z wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Dark Souls. Ewentualnie zwrócę do was też za momencik, bo pójdziemy na dalszą eksplorację. Jednak ja chciałbym najpierw się zobaczyć, gdzie mogę pofarmić właśnie demoniczny tytanit. Dobra, wracam za chwilę albo za dłużej. No hej. Dobra, moi kochani, jestem już, więc wyczytałem sobie dokładnie, skąd mogę wziąć te części do ulepszenia, ten demon Titani. Głównym źródłem ich zdobywania są te wielkie demony przypominające, znaczy takie obsydianowe. One miały takie, pamiętacie, po pierwsze strzelały w nas złotymi błyskawicami, po drugie miały także wielki taki topór. W ogóle ten topór nam też, to nie był topór, to jest coś w rodzaju laski zakończonej. O, no właśnie. Taki łapacz miały, to już na pewno kojarzycie. Jeden był przed wejściem do ogrodu, ubiliśmy go. Dużo jest w twierdzy jaszczurów, jednak tam już byłem i je zabiłem. Zrobiłem to poza kamerą po prostu. Pamiętam też, że jeden jest tutaj w Anor Londo i to może niedaleko. Zobacz, sprawdzimy, czy ja go zabiłem, czy nie. Jeżeli go tu nie będzie w pomieszczeniu, znaczy, że go zabiłem. Natomiast można jeszcze ten Demon Titani uzyskać od naszego drogiego jajeczka, czyli kupca z jajkiem, znaczy jajka kupieckiego, wymieniając ciastko łajna, czy tam, no, ciastko łajna z czymś jeszcze. Tak jest, został zabity, bo on tutaj siedział. Dodatkowo, jeśli skończą wam się, i jeszcze możemy wymienić pryzm coś tam, to jest taka kula. Niebieska, pamiątka odwetu nie, smocze oko też nie. Widzę, że mam dużo dusz do zużycia. I nie mam tego. W takim razie pokażę wam jeszcze, jak, gdzie można dostać te kryształowe kule. One są w zasadzie do niczego nieprzydatne. Ale można je wymienić też u tego jajka na te demoniczne kawałki tytanitu. I ostatnią szansą na znalezienie demonicznego tytanitu jest udanie się do Lost Izalith. W tej lokacji jeszcze nie byliśmy. Jest to droga do jednego z lordów, tak zwanego Bed of Chaos. Bardzo trudny przeciwnik. I tam oni, ci przeciwnicy się po prostu respawnują, więc będą się odnawiać, dlatego można je tam farmić. Najpierw się udamy na teleportację. Wiecie co, może... No dobra, pokażę wam, gdzie można kupić te...
pryzmaty. Chyba tutaj, mi się tak wydaje przynajmniej. Bodajże ten kupiec je miał. Strasznie drogie w ogóle ulepszenie tego miecza. Chyba tam po 10 tysięcy było za jedno ulepszenie, bo widzę, że moje dusze pospadały drastycznie. Nie, to ciebie w ogóle zignorujemy. Nie wiem, nie opłacam się z wami nawet walczyć. Robisz mi tak małe obrażenia, że... Jezu! Pięknie, zaznaczanie przeciwników. Padać! Na bambus, 1000 obrażeń, ładnie. O mój Boże. Tak, widzieliście, chciałem ich zignorować i prawie zginąłem przez to. Masakra. Dlatego mówię, że Dark Souls jest trudną grą. To byli najsłabsi przeciwnicy prawie i... O matko, teraz bym zgonę złapał. No, biegniemy dalej i ten kupiec był chyba tam na końcu. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo... Nie przypominam sobie innego w tym miejscu. Na pewno to nie był ten kupiec, którego zabiliśmy dla katany. A, jeszcze odnośnie co do katany. Nie wiem, czy ja będę ją używał, bo ona jest potwornie droga do ulepszania. Przedmioty, jakie potrzebujemy do ulepszenia i na wymagany przeze mnie poziom, to wręcz katastrofalnie drogie jest. Właśnie pryzmat potrzebujemy, to kupimy od razu może tam 3. Znakuję ścieżkę, zrzuć i słuchaj, by sprawdzić głębokość przepaści. No dobra, coś tam. W takim razie od niej już wszystko kupiliśmy, co chciałem. I widzę się z wami, no jak już ulepszę, teraz polecę do tego jajka, a później postaram się przebić przez Blighttown aż do miejsca, gdzie ubiliśmy tego demona płomiennego, także wiedźmę chaosu. I dopiero stamtąd ruszymy dalszą część wyprawy, bo na razie nie będę chyba zwiedzał dalej tej lokacji nowej z dodatku. A będzie lepiej, jak się skupię na Lost Izalith i postaram się ulepszyć tą broń na lepszy poziom. No to fejka. Dobra, jestem ludziska. Wiecie co? Może się jednak przelecimy jeszcze tutaj wokoło tej budowli, a także po obrzeżach. Pójdziemy troszkę dalej, pozwiedzać tą krainę. Może uda mi się nazbierać dostatecznie dużo dusz, by zyskać level. Cokolwiek. Co to jest? Sala odprawy stoickich bitew. Pojedynek, podium. A, możemy się tu pojedynkować. Dni w sieci. A, to jest ta arena chyba, o której mówili. Istnieją 3 rodzaje stoickiej bitwy. 1-1, 2-2 i deathmatch 4-4. Wow, fajne. Drużyna w ruiny. Deathmatch. Wygraj raz zarazem, a twoje imię zostanie wyryte na tablicy legend. No proszę, obejrzyj tablicę legend. Legendy pojedynków, pojedynków. Zobaczmy, kto jest pierwszy. Znaczy, bardzo fajny pomysł. Znaczy, że arena działa. Jest tutaj jednak paręnaście osób, które w to walczą. Świetnie. W takim razie jeszcze zobaczymy, co tutaj jest. Death Patch, podium. Drużynowo podium i pojedynek podium. No dobra, sprawdźmy w takim razie, co jest jeszcze na górze. Areny nie będę wam teraz pokazywać, bo moja postać nie jest przystosowana do PvP. Moja... cały mój build, czy obecne przedmioty, to jest czyste PvE. I na pewno nie będzie teraz skutecznym... nie będzie to skuteczne przeciwko innym graczom. Tutaj coś jest, jakaś ruinka. Dusza bohatera, świetnie, dużo duszyczek. To da około 10 tysięcy nawet. Sprawdzimy w takim razie, co jest dalej. Coś tutaj chyba może być. Tam jest przejście dokądś. A jeszcze zobaczymy. Nie, tutaj nie ma żadnego przejścia. W takim razie zajrzymy tutaj. Jeszcze oczywiście otwarte, zamknięte. No, ciekaw jestem, co tam jest. W takim razie wracamy i pójdziemy tam dalej za bonfire.
Na pewno będę kręcił jakieś odcinki z PvP, ale mówię wam, najpierw chcę albo ulepszyć katanę, albo zdobyć więcej, przede wszystkim tych różnych titanitów do ulepszania pancerza. Jak widzicie, pracuję sobie tutaj nad jednym pancerzem. Pokażę. O właśnie, zbroja z czarnej skóry, mam już plus 9, plus 9, plus 7. Ona mi pozwala robić bardzo szybkie przewroty. I dlatego będę chciał ją ulepszać. Teraz zobaczmy, co jest dalej. To jest jakaś plama krwi, kto tu zginął z czymś. Dobra, nie wiem, z czym się biłeś, ale nie jest to zbyt zachęcające. Wow, co to jest? Pada szybko. Duży odłamek tytanitu. Bardzo ładnie. Co prawda możemy je przecież kupić, ale... Mówi się trudno i przyjmuje się każde ofiarowane przedmiot. Dużo dusza dumnego rycerza, coś słyszałem. Wow. Widzę sporo przeciwników. Ale że tam padają na strzał, to raczej nie mamy się czego bać. Może oprócz tego, że spadniemy. Pięknie. Mają strasznie długie łapy. Zapewne służą im do łapania gracza. Pięknie. I jesteś mój. Coś macie na łbach. Coś wam się przykleiło. Generalnie ten portal, który przywiódł nas w to miejsce, zaprowadził nas do przeszłości. Tak teraz znajdujemy się jakby w przeszłości. Zresztą mówił to chyba ten kupiec, który również został tu jakby uwięziony. Co prawda my nie jesteśmy uwięzieni, ale to winda działa? Nie, nie widziała. Nie działa, znaczy się, nie jesteśmy tu jako uwięzieni, jesteśmy tu z własnej woli, możemy wyjść za każdym razem, ale... Pięknie. Był kolejny zabieg, dostajemy chyba 400 za jednego. Idziemy dalej. Na razie nie wygląda to na jakiś specjalnie trudny obszar. Zapewne powiem i zginę. Jak to zwykle bywa. Patrzysz, wiecie, czy też nie ma niczego na skarpach, żadnego balkonu, na który mogę spaść. Tam będzie jakiś skarb ukryty. Wow. O, tu jest już coś lepszego. Takie mocno wali. Jakieś nowe zaklęcie. Odłamek zielonego tytanitu zaraz z kolei dostaliśmy. Uleczymy się, mamy dużo flaszek. I zobaczmy od razu. Aha, zasadzka. Marna. Dusza zielonego wojownika. Pięknie, mam mnóstwo dusz. Później sobie oczywiście spożytkuję przy najbliższym może ognisku, żeby tam sobie dodać, podlewelować postać. Tutaj chyba możemy iść jakoś. To pójdziemy, zobaczymy, co tu jest. Nice. Kryta ścieżka. It's mysterious. Tam na dole widzę kogoś. Wiecie co, nawet możemy tam i zobaczyć, co tam jest na dole w takim razie. Jeśli to się będzie ciągnęło dalej. Pięknie. To się wrócimy. Ewentualnie też planuję zwiedzić niedługo New London Ruins. Co tam, coś słyszałem. Okej, tu mogę zeskoczyć, tak? Ale nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi. Gdzieś co, jeszcze zwiedzimy sobie górę. Bo tam szła ścieżka dalej, a tu nie widzę powrotu. Cały czas starczą, przygotowane do obrony. O właśnie, widzicie te schodki? Tutaj są jeszcze schody na dół. Zobaczymy, dokąd to prowadzi. To dokądś prowadzi na pewno.